Ale może przejdźmy już do naszej tej części prezentacji dotyczącej kandydatów do Rady Gminy Szumowo. I to będą wspólnie przedstawieni ich kandydaci, czy to z Komitetu Wyborczego Wyborców Stabilizacji i Rozwój Gminy Szumowo, czy to z Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. No właśnie, przyszedł jeszcze jeden kandydat. Szanowni Państwo, bardzo mi miło jest zaprezentować kandydatów do Rady Gminy Szumowo. I w pierwszej kolejności przedstawię kandydatów z Komitetu Wyborczego Wyborców Stabilizacja i Rozwój Gminy Szumowo. Okręg numer 1, obejmujący część Szumowa, ulica Szkolna i Osiedlowa i Nowe Szumowo. Kandydatem jest pan Eugeniusz Skimieski. Brawa i zapraszamy. Zapraszamy. Okręg numer 2, Centrum Szumowa, czyli tutaj w okolicach Kościoła, ulica Przemysłowa, ulica Dolna, Krótka, pani Edyta Radziejewska. To po kolei, żeby już nie mieszać z tymi okręgami, okręg numer 3, czyli Koniec, Szumowa, ulica Wyzwolenia, 30-lecia. Z Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwość pan Józef Głębocki. Czyli na sprawę. Zapraszamy pana. W tamtych wyborach pamiętam, że na karcie do głosowania było dwóch Głębockich. A Franek jest znany jako Franek, a Józef to jest jego prawdziwe imię, także. Ale wygrał w ostatnich wyborach. Okręg numer 4, Głębocz Kaczynek. Pan Zenon Ogonowski ze Stabilizacji Rozwoju. Okręg numer 5, Radwany Zaorze, Mroczki Stylonki, Zaręby i Artuzy, Stryjki, pani Agata Wyszomierska. Stabilizacji Rozwoju. Okręg numer 6, Wyszomierz Wielki, pan Bogdan Godlewski. Okręg numer 7, Pęchratka Polska, Rynołty, pani Marta Sadowska-Sława. Chyba nie dotarła. No i jest w zaawansowanej ciąży, także może tu jest przyczyna. Okręg numer 8, Srebrna, część z tamtej strony od brzegu tak zwanego. Pan Robert Pszczółkowski, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. Srebrna z tej strony, od Podszumowia. Pan Andrzej Truchel, Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. Andrzejku. Okręg numer 10, Paproć Duża. Powiedzmy od strony Andrzejewa, z tamtej strony. Pan Marian Kraszewski, Komitet Wyborczy Stabilizacji i Rozwój. Okręg numer 11, Paproć Duża, z tej strony od Paproci Małej, bo i Paproć Mała wchodzi z czwartego okręgu. Pan Andrzej Pskiet. Komitet Wyborczy Wyborców Stabilizacji Rozwój Gminy Szumowo. Okręg numer 12, Łętownica, pan Jerzy Krakówka. Chyba go nie ma.
Oczywiście zgłoszony jest z Komitetu Wyborczego Wyborców Stabilizacji oraz Gminy Szumowo. Okręg numer 13, Srebrny Borek, pan Eugeniusz Nagórka. Komitet Wyborczy Wyborców Stabilizacji oraz Gminy Szumowo. I ostatni okręg, który my wystawiliśmy, jest to Ostrożne i Krajowe Budziły, pani Teresa Orłowska. Jest nieobecna, mówiła, że ma pewne obowiązki. Jest ona zgłoszona z Komitetu Wyborczego Wyborców Stabilizacja i Rozwój Gminy Szumowo. Ja oczywiście wszystkim tutaj zebranym osobom życzę dobrych wyników w wyborach i żebyście zostali radnymi. Chyba ważne w tym momencie jest poparcie partyjne. Takie jest moje osobiste zdanie. Najważniejsze jest poparcie ludzi. Dziękuję bardzo.